Dzień dobry Państwu. Chciałem powitać w imieniu inicjatorów i organizatorów na 7. warcie honorowej, która staje w hołdzie zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, generalicji i wszystkim ofiarom tragicznej misji do Katynia. Będzie to warta ostatnia, 7. Witam Państwa bardzo serdecznie, a rzecz jasna wszystkich, szczególnie choć inicjatorów tego wydarzenia, które nas tu gromadzi, jeszcze szczególniej. Państwo Pernakowie są jak zawsze z nami i jak zawsze jesteśmy wdzięczni, jak co roku, że wpadli na ten bardzo dobry pomysł, by właśnie 15 sierpnia, w to podwójne święto łączące w naszej tradycji ideę państwa z naszą wiarą, żeby właśnie w ten dzień, 15 sierpnia, oddać hołd zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, by oddać hołd tym, którzy zginęli lecąc w ten tragiczny lot 10 kwietnia 2010 roku, a wybór tego miejsca, które nas w warcie honorowej łączy, jest miejscem i rzeczywistym, i symbolicznym. Rzeczywistym, bo rzecz jasna to tam prezydent Lech Kaczyński urzędował jako prezydent Rzeczpospolitej, ale także chcemy tą wartą honorową przypomnieć te godziny, dni, tygodnie, kiedy tam 10 kwietnia i w następnych dniach i tygodniach gromadziła się wspólnota polska i ta wspólnota polska stworzyła do dziś tkwiący w wielu z nas obraz rzeczywistej możliwości bycia razem Polaków. Właśnie w tej tragedii, w tym splocie wielu jednostkowych tragedii osób, które zostały dotknięte tym tragicznym lotem, splotu ich tragedii z tragedią całego narodu, który tam wtedy 10 kwietnia i w następnych dniach i tygodniach był. I chcemy tak od 7 lat przypominać także, że tam właśnie na pamiątkę tego wspólnotowego wydarzenia, tragicznego, a jednocześnie pokazującego siłę, te niezwykłe nasze możliwości polskie, że tam w imię właśnie tej pamięci i prawdy o nas samych powinien stać pomnik ku czci tych, którzy zginęli, ale także upamiętniający te wydarzenia, które nas tam wtedy łączyły. I dziś wydaje się, że możemy ogłosić, tak jak to powiedział przed chwilą Wojtek Boberski, że warta nasza jest wartą ostatnią. Chcemy wierzyć, że ta dobra zmiana, która nastąpiła, przyniesie także tak dobrą zmianę pożądaną na terenie naszej stolicy Warszawy, że będziemy mogli odsłaniać pomnik ku czci ofiar tragedii smoleńskiej. Oby tak się stało, obyśmy mogli się już nie jako warta honorowa, ale jako obywatele Rzeczpospolitej kłaniać przed pomnikiem pana prezydenta i przed pomnikiem ofiar
katastrofy smoleńskiej i tam oddawać należną cześć tym wszystkim, którzy zginęli, a szczególnie w tym dniu pamiętać o tym, że silne i dobrze zorganizowane państwo polskie to takie, w którym jest wiara w Pana Boga i w Matkę Najświętszą. Dziękuję. Proszę strzelców o złożenie zapalonych świecy pod tablicą świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bardzo proszę. Bardzo proszę pana ministra Wojciecha Kolarskiego o odczytanie listu od pana prezydenta. Bardzo proszę. Proszę państwa, dla mnie wielki zaszczyt, że dzisiaj w tym miejscu, w tym gdzie mogę czytać list, który pan prezydent skierował do państwa, a list... No ja też tu nie... przekazać na ręce prezesa Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza, pana profesora Jana Żaryna. Pragnę złożyć na ręce pana senatora serdeczne podziękowanie dla wszystkich inicjatorów i uczestników walk honorowych, które każdego roku w dniu święta Wojska Polskiego 15 sierpnia stawały przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, aby w ten sposób oddać hołd prezydentowi i zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, generalistom i wszystkim ofiarom tragedii smoleńskiej. Państwa patriotyczna manifestacja miała wielką wymowę. Święto Wojska Polskiego, wspomnienie ciężkich zmagań w obronie naszej niepodległości w 1920 roku, jest w wymiarze spraw wspólnotowych, narodowych, przywołaniem zasług wszystkich, którzy pełnią służbę dla wolnej, suwerennej Polski. Zawsze będziemy pamiętać, że ofiary tragedii smoleńskiej to osoby, które zginęły na służbie Rzeczypospolitej. Zdawali państwo co roku przed Pałacem Prezydenckim, kierowali tą samą potrzebą serca, która zgromadziła tutaj Polaków w dniach po smoleńskiej katastrofie. Swoją wartą honorową zaświadczali państwo w imieniu wszystkich polskich patriotów, wszystkich ludzi sumienia, że narodowa pamięć i wdzięczność niezmiennie trwają. Mają też państwo powód szczególny do tego budującego gestu. Jako ludzie, którzy walczyli z komunistycznym reżimem,
byli represjonowani w okresie PRL-u, a potem zabiegali, aby niepodległa ojczyzna rozwijała się zgodnie z ideałami solidarności i sprawiedliwości. Jako osoby, które zostały uhonorowane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczeniami państwowymi za dokonania dla polskiej wolności. Pan prezydent przywiązywał ogromną wagę do tego, aby niczyje zasługi z czasu walki o wolną Polskę nie były pominięte ani zapomniane. Warta honorowa to wspaniała odpowiedź na patriotyczne przesłanie zawarte w myśli politycznej i państwowej świętej pamięci prezydenta. Dzisiaj kończą państwo swoją misję. Jest dla mnie wielkim zobowiązaniem, że czynią to państwo w przekonaniu, iż jej sens jest tożsamy z wartościami i celami sprawowanej przeze mnie prezydentury. Serdecznie dziękuję za okazane mi w ten sposób zaufanie. Mogą być państwo pewni, że zrobię wszystko, aby sprostać temu oczekiwaniu, nie zawieść w służbie dla takiej Rzeczpospolitej, z której wspólnie pragniemy być dumni. Raz jeszcze składam podziękowanie za wypełnioną przez państwa obywatelską powinność. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Baczność. Bardzo proszę pana sędziego Bogusława Niezińskiego o odczytanie oświadczenia. Szanowni państwo, od 6 lat w dniu święta Wojska Polskiego każdego ranka 15 sierpnia działacze niepodległościowi, uhonorowani orderami za zasługi dla Rzeczypospolitej, stawali na warcie honorowej, oddając hołd zwierzchnikowi sił zbrojnych świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, generalicji i wszystkim ofiarom tragicznej misji do Katynia. Zaczęło się w 2010 roku od kilkuosobowej cichej manifestacji przed blaszanymi parkanami pałacu. W następnych latach na wezwanie inicjatorów i organizatorów odpowiadało zwykle około 100 osób przyjeżdżających do Warszawy z całego kraju. Byli wśród nich przedstawiciele stowarzyszeń represjonowanych, związków kombatanckich i weterani Powstania Warszawskiego. Wartę poprzedzał niezmiennie apel o budowę pomnika Smoleńskiego przy krakowskim przedmieściu oraz przypomnienie politycznego i moralnego zobowiązania złożonego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Marszałka Piłsudskiego w dniu 3 maja 2009 roku. Będę robił wszystko, żeby nasz kraj szedł drogą demokracji, aby polskie państwo było silne, aby potrafiło chronić słabszych,
aby traktowało swoich obywateli równo, aby zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Dzisiaj w poczuciu wielkiej satysfakcji, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda stał się godnym kontynuatorem i wykonawcą powyższego zobowiązania, a cele i zadania naszej spontanicznej inicjatywy zostały przekazane w odpowiednie ręce, stajemy na warcie po raz ostatni, ale wierni ideałom, które nas łączyły. Dziękuję panu sędziemu Bogusławowi Niezińskiemu. Chciałem podziękować, bo jest to ostatnia warta, wszystkim uczestnikom tej ostatniej warty. Ci, którzy przychodzili od 2011 roku. Dziękuję kombatantom, powstańcom, naukowcom, artystom i wszystkim państwu, żeby nikogo nie pominąć. Myślę, że to, o co walczyliśmy, żeby powstał pomnik, że ten pomnik tutaj na krakowskim przedmieściu powstanie. Dziękuję jeszcze raz w imieniu własnym i dziękuję panu profesorowi, Stowarzyszeniu Polska jest Najważniejsza, panu Bogusławowi Toberskiemu, Wojciechowi Toberskiemu. I dziękuję też za list, który został odczytany od prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Dudy. Nasza misja została zakończona. Dziękuję za uczestnictwo i w prawo zwrot warta honorowa odmaszerować. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że pani do nas przybyła.